Cześć, witam na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do krótkiej recenzji routera od TP-Linka. Jest to Archer C6. Może nie jest to jakaś najnowsza konstrukcja, jest to dość budżetowy router, ponieważ kosztuje on zaledwie 149 zł. Natomiast ten router zainteresował mnie przede wszystkim z jednego powodu. Ten router dostał niedawno nowe oprogramowanie, które wspiera technologię One Mesh. To jest to nowa technologia od TP-Linka pozwalająca za pomocą właśnie takiego routera i na przykład wzmacniaczy sygnału stworzyć tutaj jedną sieć w całym domu z sieci mesh bez konieczności właśnie kupowania jakichś drogich systemów. Dlatego też właśnie dzisiaj ten router dla Was wybrałem. Natomiast niedługo na kanale pojawi się recenzja właśnie wzmacniacza sygnału, wzmacniacza RE505X, który współpracuje właśnie z technologią One Mesh i dzięki tym dwóm urządzeniom taką sieć sobie stworzymy i przetestujemy oczywiście. Dlatego też już dzisiaj zapraszam Was do kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Tak jak wspominałem, dzisiaj zajmiemy się właśnie routerem Archer C6. Jak widzicie, jest to router dwupasmowy, pracuje w paśmie 5 GHz oraz 2,4 GHz. Prędkości to 867 i 300 megabitów na sekundę, łącznie 1200. Co oczywiście w warunkach domowych jest w zupełności wystarczające. No chyba, że szukacie bardzo szybkich, wydajnych routerów, ale to oczywiście już nie ta półka cenowa. W tej cenie myślę, że te prędkości jak najbardziej są tutaj zadowalające. Mamy też oczywiście gigabitowe porty, to sobie za chwileczkę wszystko zobaczymy, więc może przejdźmy sobie teraz do rozpakowania tego zestawu. Zobaczmy, jak ten router wygląda oraz co otrzymujemy w zestawie. Tak wygląda zawartość zestawu zaraz po rozpakowaniu. Jak widzicie, mamy tutaj instrukcję obsługi, mamy tutaj przewód sieciowy, mamy oczywiście też zasilacz 12V 1A, czyli 12W. No i oczywiście sam router TP-Link Archer C6. Tak się ten router prezentuje. Mamy taką tutaj mieniącą powierzchnię u góry. Dość ciekawie to wygląda. Myślę, że może się Wam tutaj ta powierzchnia podobać. Co na plus, na pewno odporność na zbieranie się odcisków palców. Nie wiem, jak będzie tutaj ze zbieraniem się kurzu, pewno nieco gorzej, natomiast myślę, że całkiem ciekawe rozwiązanie. Router, jak widzicie, wyposażony jest w 4 anteny zewnętrzne. One są tutaj jeszcze w folii nierozpakowane, natomiast tak jak widzicie, bardzo duże. Natomiast nie są one odkręcane, czyli są na stałe przymocowane do routera. Nie będziecie mogli sobie na przykład takich anten wymienić. Dodatkowo mamy też piątą antenę wewnątrz tego routera, więc możemy liczyć na bardzo dobry zasięg sygnału, jeżeli chodzi o to urządzenie. Jak widzicie, na tej górnej części mamy też oczywiście diody informujące o zasilaniu, o sieci Wi-Fi w paśmie 2,4, 5 GHz. Informacje o podłączonych urządzeniach do portów LAN, do portu WAN. I tak naprawdę to jest wszystko, co tutaj znajdziemy na tej górnej części tego routera. Jeżeli chodzi o dolną część, tak jak widzicie, matowe tworzywo, bardzo dużo otworów wentylacyjnych. Mamy tutaj podpórki, niestety nie są one podgumowane, są plastikowe. To jest, myślę, trochę minus, ponieważ ta powierzchnia no, niestety nie jest zbyt dobrze chroniona. Natomiast na plus na pewno tutaj uchwyty do zawieszenia tego routera na ścianie. I tak naprawdę to jest tyle. Tu jeszcze jest tabliczka z siecią, jaką ten router rozsyła dostępową. Myślę, że to jest wszystko, co potrzebujecie wiedzieć. Natomiast teraz przejdźmy do tego tylnego panelu. Tutaj się dzieje najwięcej, ponieważ mamy tutaj oczywiście wejście zasilania, przycisk power, reset, mamy przycisk WPS. Na tylnej krawędzi może nie jest zbyt dobre miejsce, jeżeli chodzi o dostępność, natomiast też tak często tego nie używamy, więc nie będzie z tym problemu. Mamy oczywiście porty WAN, wejście internetowe oraz 4 gigabitowe wyjścia tutaj na właśnie przewody LAN do naszych komputerów. Na plus oczywiście to, że są gigabitowe, bardzo szybkie, natomiast jak widzicie w routerze nie ma żadnego wyjścia USB, czyli nie będziecie mogli podłączyć sobie pendrive'a, jakiegoś dysku zewnętrznego, jakiejś drukarki, więc myślę, że to chyba jest największy minus, jeżeli chodzi o to urządzenie, ale też pamiętajmy, że kosztuje ten router tylko niecałe 150 zł, więc też nie możemy oczekiwać od tego
routera zbyt wiele. Tyle odnośnie wykonania budowy. Teraz może na chwilę przenieśmy się na stronę marki TP-Link. Zobaczymy sobie specyfikację techniczną tego routera, a następnie pokażę Wam już, jak wygląda panel zarządzania oraz aplikacja mobilna i przejdziemy sobie też do jakichś tutaj prostych testów pomiarów wydajności tego urządzenia. Jeżeli chodzi o najważniejsze cechy routera Archer C6, to przede wszystkim obsługa standardu tutaj AC. Mamy tutaj dwa pasma 2,4 GHz i tutaj prędkość jest 300 Mbit na sekundę oraz pasmo 5 GHz z prędkością 867 Mbit na sekundę. Mamy cztery anteny wewnętrzne, jedną wewnętrzną. Mamy tutaj zarządzanie za pomocą aplikacji mobilnej. Mamy też wsparcie dla MoMIMO 2x2. Oraz mamy tutaj pracę w trybie Access Pointa, czyli urządzenia dostępowego. Jeżeli chodzi tutaj o jakieś te marketingowe informacje na stronie, to są te informacje o właśnie prędkościach. To, co tutaj istotne, to jest właśnie ten zasięg dzięki tym pięciu antenom, który ma być znacznie lepszy niż w przypadku podobnych routerów, które również pracują w paśmie AC z prędkością 1200 Mbit na sekundę. No i cóż, zobaczymy, jak to będzie oczywiście w praktyce. To pokrycie sygnałem powinno być znacznie lepsze, co przy tego typu urządzeniu w tej cenie myślę, że może być dużym atutem, jeżeli chodzi o ten router. Tutaj mamy ten punkt dostępowy, o tym sobie też później jeszcze może coś powiemy. Mamy tą technologię MoMIMO 2.2. Ona pozwala nam na jednoczesną komunikację z dwoma urządzeniami. Tak więc to nam zwiększa wydajność naszej sieci, prędkość naszej sieci. Myślę, że to też jest ważna informacja. O portach sobie oczywiście porozmawiamy, o tej technologii One Mesh też w kolejnym odcinku. No i cóż, myślę, że to jest wszystko odnośnie tych informacji, które znajdziemy na stronie. Możemy zobaczyć jeszcze na szybko na specyfikację techniczną. O prędkościach sobie już mówiliśmy, o antenach również. Jeżeli chodzi o procesor, to procesor Qualcomma. Niestety nie mamy tutaj informacji, jaki to jest dokładnie procesor. Jeżeli chodzi o moc 12V 1A, wszystkie te szyfrowania, które powinny znaleźć się w takim podstawowym routerze, który się znalazły, czyli WPA 2, 3. Mamy ochronę sieci przez zaporę sieciową SPI. Mamy też kontrolę dostępu, kontrolę rodzicielską, mamy wydzielone sieci dla gości. Więc myślę, że wszystko to, czego byśmy mogli oczekiwać od tego typu routera, tutaj się znalazło. No i cóż, jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe informacje, to sobie zobaczymy wszystko już może w aplikacji. Dostęp poprzez aplikację Tether i poprzez stronę internetową i zawartość opakowania. Tak więc to jest to wszystko, co możemy dowiedzieć się na temat tego urządzenia ze strony producenta. Tak wygląda panel do zarządzania routerem Archer C6. Jak widzicie, jest to bardzo znany panel, natomiast to, co się rzuca pierwsze w oczy, to brak języka polskiego. Niestety w przypadku tego routera producent nie zapewnił nam polskiej wersji oprogramowania, co wydaje mi się dość tutaj słabym posunięciem, ponieważ większość routerów jednak od TP-Linka posiadało polskie menu. Na szczęście panel bardzo przejrzysty, więc myślę, że nawet bez tego polskiego języka będziecie w stanie go bez problemu obsługiwać. Jak widzicie, mamy tutaj szybką instalację, mamy ustawienia podstawowe oraz zaawansowane. I teraz jeżeli chodzi o te ustawienia podstawowe, to jak widzicie, mamy tutaj połączenie routera z internetem. Ewentualnie, jeżeli byśmy korzystali właśnie z sieci mesh, to tutaj będziemy mieć też tą dodatkową zakładkę, którą zajmiemy się już w następnym odcinku. Jak widzicie, bardzo łatwo możemy sobie sprawdzić, ile się urządzeń podłączonych w tym momencie do routera. Możemy tutaj nimi zarządzać. Mamy tutaj ustawienia odnośnie naszej sieci internetowej, odnośnie sieci Wi-Fi rozsyłanej. I tutaj od razu taka informacja, domyślnie jest tutaj włączony Smart Connect, tak jak w tym momencie teraz to widzicie. Dzięki czemu macie tylko widoczną jedną sieć. Urządzenie router sam przydziela tutaj sieci urządzeniom mobilnym w zależności od tego, czy korzystają z pasma 5 GHz czy też 2,4 GHz. Natomiast wyłączając tą opcję, możecie sobie to ustawić ręcznie i teraz tak jak widzicie, możemy zmienić sobie nazwę sieci, hasło do tej sieci. Oddzielna sieć może być dla właśnie pasma 5 GHz, również na przykład z innym hasłem, czyli tutaj te ustawienia takie klasyczne jak w przypadku większości routerów.
Mamy oczywiście ochronę rodzicielską, czyli możemy sobie tutaj tworzyć wszelkiego rodzaju tutaj profile, czarne listy, blokować strony, blokować tutaj jakieś adresy IP i tego typu rzeczy. Możemy stworzyć sieć dla gości i tutaj też ta sieć może być dla dwóch pas, zarówno 2, 4, jak i 5 GHz. Oddzielne nazwy, oddzielne tutaj hasła, tak aby wyizolować tą sieć od naszej sieci wewnętrznej, więc to wszystko tutaj się znalazło. Mamy oczywiście usługi TP Cloud, te chmurowe, no i mamy zakładkę One Mesh, o której tutaj będziemy sobie już rozmawiać w kolejnym odcinku. Ustawieniach zaawansowanych nieco więcej informacji, nieco więcej informacji odnośnie naszego połączenia internetowego, naszej sieci, podłączonych urządzeń itd. Natomiast te podstawowe wszystkie ustawienia są praktycznie bardzo podobne do tych, jakie znacie już z innych routerów TP-Linka. Ustawienia sieci, czyli naszego internetu, sieci LAN, tutaj te wszystkie serwery DHCP, to wszystko musicie sobie tutaj pokonfigurować. Mamy tutaj tryb, w jakim ma działać nasz router, czy to ma być właśnie jako router, tak jak w tym momencie, czy też chcemy to wykorzystać, to urządzenie jako access point, czyli punkt dostępowy, więc tutaj możecie ten tryb sobie zmieniać. Odnośnie sieci bezprzewodowej, jak widzicie, mamy wszystkie ustawienia, które już Wam pokazywałem przed chwilą, czyli właśnie możliwość tutaj zmiany tych nazw sieci, tutaj nieco więcej konfiguracji, ponieważ możemy sobie też ręcznie wybierać na przykład kanały, porty, na których ma być rozsiewana nasza sieć, więc to mamy nieco więcej opcji, jeżeli chodzi o ustawienia i możemy też regulować, jak widzicie, mocy anten tego routera od niskiej do wysokiej. Jeżeli chodzi o sieć dla gości, to już Wam pokazywałem, tutaj też nieco więcej ustawień. Mamy kontroler rodzicielski, mamy QoS, czyli zarządzanie prędkościami naszej sieci. Mamy zabezpieczenia i tutaj, jak widzicie, możemy na przykład sobie parować adresy MAC z adresem IP. Jeżeli chcecie tą sieć nieco lepiej sobie tutaj zabezpieczyć, nieco lepiej nią zarządzać. Mamy też wszystkie przekierowania portów, serwery wirtualne. To wszystko, co znajdziecie też w znacznie droższych routerach, więc myślę, że to jak najbardziej ok. Zarządzanie IPv6. Mamy też VPN serwer. Tak więc wydaje mi się, że wszystko to, czego byśmy mogli oczekiwać od znacznie droższych urządzeń. I tutaj jeszcze ciekawostka, mamy też możliwość współpracy tego routera z systemem Alexa. Nie ma tutaj systemu Google'a, więc tutaj tylko tak informacyjnie nie mam urządzeń z systemem Alexa, więc tego Wam nie jestem w stanie sprawdzić, ale jak widzicie jest taka możliwość, więc możecie zintegrować swój system domowy właśnie Alexa z tym routerem i zarządzać głosowo wszystkimi urządzeniami w Waszym domu. Ostatnia zakładka są oczywiście ustawienia systemowe. No i tutaj już nie będę Wam tego wszystkiego dokładnie omawiał, natomiast mamy tutaj takie rzeczy jak zarządzanie diodami LED na routerze, czy mają się świecić, w jakich godzinach. Mamy diagnostykę, oczywiście aktualizacja oprogramowania. Możemy też przywrócić nasz router do ustawień fabrycznych. No i też mamy tutaj jeszcze możliwości ustawień odnośnie automatycznego restartowania naszego routera, czy w jakich godzinach ma się on nam tutaj resetować, restartować, na przykład w godzinach nocnych, taka dodatkowa tutaj funkcjonalność się znalazła. I tak naprawdę to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o to menu do zarządzania naszym routerem. Jak widzicie, wszystko to, co byśmy mogli oczekiwać od nawet bardziej zaawansowanego routera, tutaj się znalazło. Menu przejrzysta, aczkolwiek, jak wspominałem, brakuje mi tutaj zdecydowanie języka polskiego. Jeżeli chodzi o aplikację do zarządzania tutaj tym routerem, aplikację mobilną, to jest oczywiście aplikacja Tether. Jak widzicie, ja mam tutaj tej aplikacji w tym momencie trzy urządzenia: Archera A9, Archera C6 oraz wzmacniacze 505X. My teraz chcemy zająć się naszym routerem Archer C6, więc wchodzimy do tego routera i w tym momencie tak wygląda zarządzanie tym routerem z poziomu aplikacji. Jak widzicie, to co pierwsze też rzuca się w oczy, to że w tym przypadku mamy już wersję tutaj polskojęzyczną, więc będzie Wam znacznie łatwiej obsługiwać to urządzenie. Jak widać, w tym momencie rozsiewamy dwie sieci w paśmie 2, 4, jak i 5 GHz. Podłączone jest jedno urządzenie do naszego routera.
No i w tym momencie, jeżeli sobie przejdziemy do kolejnej zakładki, czyli do klientów, możemy zobaczyć, co to jest za urządzenie, czy teraz pobiera dane, czy też nie. I ostatnia zakładka to są narzędzia. I tutaj praktycznie mamy te wszystkie funkcje, które widzieliście przed chwilą w przypadku aplikacji, tutaj panelu zarządzania poprzez przeglądarkę, z tym, że jak widać, tutaj już w tym przypadku mamy wszystko w języku polskim. Możemy sobie zarządzać naszymi sieciami, zmieniać też nazwy, zmieniać hasła do tych sieci. Aplikacja, tak jak widzieliście, bardzo prosta, bardzo przejrzysta. Możemy też bardzo łatwo w tej aplikacji zarządzać tymi naszymi użytkownikami, na przykład zablokować danego użytkownika, żeby nie miał w tym momencie tutaj dostępu do internetu, więc też myślę, że bardzo fajna, przydatna funkcja. Jeżeli chodzi o działanie routera Archer C6, to tak naprawdę mogę Wam pokazać tylko siłę sygnału, pomiary z aplikacji mobilnej, jakie wykonałem tutaj za pomocą tego routera. Pomiary dokonałem na zewnątrz, ponieważ tutaj w pomieszczeniu, w którym się znajduję, to oczywiście wyniki są bardzo dobre, dlatego też wyszedłem na zewnątrz i zobaczcie, jak to wygląda w bliskiej odległości od budynku. Porównujemy sobie to do mojego routera Smart Test. Obecnie jest to akurat też Archer, z tym, że A9. No i zobaczcie, jak ten router wypada na tle Archera C6, którego dzisiaj testujemy. Tak naprawdę w paśmie 2,4 GHz, ponieważ w tym paśmie są te dwa pomiary, mamy niemalże identyczne wartości, tak więc można powiedzieć, że tutaj Archer C6 sprawdza się równie dobrze jak A9. Jeżeli chodzi o pasmo 5 GHz, jak widzicie, tutaj mamy pomiar z Archera C6. On jest oczywiście ten sygnał nieco słabszy, ale myślę, że też na akceptowalnym jeszcze poziomie. Tym bardziej, że pamiętajmy, że znajdujemy się na zewnątrz budynku, kilka metrów od niego. Tak więc pod względem siły sygnału myślę, że Archer C6 jak najbardziej daje sobie radę. Jeżeli chodzi o transfery, no tutaj niestety nie mogę Wam zbyt dużo pokazać, ponieważ no moje łącze internetowe jest bardzo słabe. Prędkości u mnie wahają się od 10 do 20, tam powiedzmy 4 megabitów na sekundę. Dlatego też dokonałem tu takich przykładowych pomiarów bliskiej odległości od routerów. No i jak widzicie, te prędkości są niemal identyczne. Nie chcę Wam pokazywać zbyt dużo tych tutaj pomiarów, ponieważ to łącze jest na tyle niestabilne, że nie odwzorowuje tutaj w żaden sposób działania tego routera. Dlatego teraz chciałem Wam powiedzieć o moich osobistych odczuciach, ponieważ tutaj testuję dość dużo routerów. Miałem też znacznie droższe modele, tańsze modele i teraz mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o prędkości przesyłania danych, to tutaj nie odbiega ten Archer od jakichś tutaj innych routerów, nawet znacznie, znacznie droższych, które miałem do tej pory tutaj na testach. No i teraz jeżeli chodzi o zastosowanie, jeżeli Wasze łącze też tutaj oferuje prędkości powiedzmy 20, nawet tam do 50 Mbit na sekundę, to tak naprawdę nie zauważycie żadnej różnicy, jeżeli chodzi o prędkość sieci. Natomiast jeżeli macie bardzo szybkie łącza, już powiedzmy 100 megabitowe i więcej, no to myślę, że wówczas już warto by było się zastanowić nad droższym modelem routera. Natomiast ten router też i przy takich łączach myślę, że będzie się sprawdzał, więc biorąc pod uwagę cenę tego routera, jest to naprawdę całkiem niezły, wydajny router, którym myślę będzie warto się zainteresować. No dobrze, myślę, że na dzisiaj to było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję routera Archer C6. Jak widzieliście, jest to oczywiście router dość mocno budżetowy, natomiast wydaje mi się, że do zastosowań domowych całkowicie wystarczające rozwiązanie. Jak widać, bardzo dobry zasięg sygnału, dobre prędkości przesyłania danych. Oczywiście router jest dwuzakresowy, pracujący w paśmie 5 GHz, jak i 2,4 GHz. Mamy tutaj wsparcie dla technologii MU-MIMO. No i to co ważne, mamy tutaj tą technologię One Mesh, którą będziemy sobie już niedługo testować na kanale Smart Test. Dlatego wydaje mi się, że jest to naprawdę niezła propozycja, biorąc pod uwagę cenę tego routera. Natomiast czego mi tu brakuje? Przede wszystkim brakuje mi tutaj w tym routerze jakiegokolwiek wyjścia USB. Ja często podłączam pod router właśnie jakieś dyski sieciowe, czy też pendrive'y, które pełnią tutaj rolę serwera tutaj sieciowego. No i tego niestety za pomocą tego routera nie będziemy w stanie zrobić. I to chyba jest największy jego minus według mnie.
Poza tym myślę, że w zupełności wystarczające rozwiązanie dla większości użytkowników, którzy korzystają z tego typu urządzeń w swoich domach. Ok, z mojej strony to było już tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. Tak jak wspominałem, już niedługo na kanale kolejna recenzja urządzeń od TP-Linka. Będzie to recenzja wzmacniacza. No i później sobie sprawdzimy już to działanie tej sieci One Mesh, o której Wam już też wspominałem, z wykorzystaniem tych dwóch urządzeń. Tak więc do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!